That's right. Zawsze dziewica. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Pani, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za wszystkich wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Rozpoczynamy poranne wydanie wiadomości. Czwartek, 31 sierpnia, 243 dzień roku. Słońce nad Warszawą wzeszło o 5:45, zajdzie o 19:27. Dzień będzie trwał 13 godzin i 42 minuty. Będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 4 minuty. Prezydent Polski Andrzej Duda weźmie dziś udział w obchodach Sierpnia 80 w Lubinie, w województwie dolnośląskim. Organizatorem wydarzenia jest Solidarność. W tym roku mija dokładnie 35 lat od protestów przeciwko stanowi wojennemu w tym mieście. Uroczystości rozpocznie o godzinie 11:00 uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie przed pomnikiem pamięci ofiar Lubina 1982 odbędzie się apel poległych, po którym wręczone zostaną odznaczenia państwowe. Przewidziano także wystąpienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Wydarzenia z początku lat 80. doprowadziły do późniejszych przemian ustrojowych w Polsce. Jednym z efektów protestów było powstanie NSZZ Solidarność, przypomina profesor Mieczysław Ryba, historyk i wykładowca akademicki. Zauważa, że dużą rolę odegrała także wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce. Porozumienia sierpniowe
wynikiem protestów społecznych, bardzo szerokich, które się rozlały po całym kraju, a zaczęły na wybrzeżu. Jednym z elementów takich sztandarowych, strajkujących robotników była możliwość powołania wolnych, niezależnych związków zawodowych. Oczywiście cała akcja strajkowa była też pokłosiem rok wcześniej odbytej w pierwszym Jana Pawła II do Polski, która stała się pewnym takim zaczynem duchowym dla rodzącego się ruchu takiego związkowego. Ale zarazem trzeba widzieć, że ten ruch związkowy, czy ten ruch robotniczy miał bardzo silne konotacje katolickie. Obchody podpisania porozumień sierpniowych odbędą się dziś także w Gdańsku. Głównym punktem będzie msza święta w bazylice świętej Brygidy. Następnie zgromadzeni przejdą na Plac Solidarności. W uroczystościach weźmie udział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. 16 września Solidarność organizuje protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie. To reakcja na działania Komisji w sprawie obniżenia od 1 października wieku emerytalnego w Polsce. Pod koniec lipca unijny organ wszczął wobec Polski postępowanie o naruszenie unijnych przepisów. Było to następstwo publikacji ustawy o ustroju sądów powszechnych. Główne zastrzeżenia Brukseli dotyczą dyskryminacji ze względu na płeć, z powodu odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn będących sędziami. 1 października wchodzą w życie przepisy, które przywracają poprzedni, zróżnicowany wiek emerytalny. Z powodu działań Komisji Europejskiej Solidarność wystosowała pisma do przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera. Podkreślono w nich, że Komisja ingeruje w suwerenne decyzje Polski, choć nie ma do tego prawa, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Odpowiedzieliśmy bardzo merytorycznie Komisji Europejskiej, pokazując orzeczenia naszego Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a także jakie są umocowane w Polskim Kodeksie Pracy. I zapowiedzieliśmy, że Solidarność podejmie działania przeciwko Komisji Europejskiej, aby ten przywrócony wiek emerytalny obowiązywał i aby Komisja Europejska nie wtrącała się w te kwestie, wykazując, że tak naprawdę Komisja Europejska nie ma tytułu prawnego, aby się tym zajmować. I przypomnieliśmy, że to nie decyzja rządząca, ale decyzja obywateli wyrażona w czasie wyborów, którzy oczekiwali, że ten wiek emerytalny zostanie przywrócony do poprzedniego wieku. Komisja do spraw wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Parlamentu Europejskiego będzie dziś debatować z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem na temat praworządności w Polsce. Przed dwoma dniami Komisja odrzuciła przedstawione przez Polskę stanowisko, według którego Unia nie ma prawa ingerować w polskie sądownictwo i dokonywane w nim reformy. Zeznania lokatorów kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14 są szokujące i pokazują, jak skandalicznie wyglądała reprywatyzacja w Warszawie, powiedział szef Komisji Weryfikacyjnej, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Komisja zajmowała się sprawą kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Po raz pierwszy w rozprawie udział wzięli lokatorzy. Według zeznań świadków w 2013 roku kamienica trafiła w ręce ludzi, którzy nie byli jej faktycznymi spadkobiercami. Pełnomocnikiem nowych właścicieli był aresztowany Robert N. Szybko to on stał się właścicielem nieruchomości, a zarządzanie nią powierzono spółkom Feniks oraz Jowisz. Spółki chciały zmienić kamienicę w luksusowe apartamenty. Jednak na drodze stanęli lokatorzy, którzy nie chcieli się wyprowadzić. Wtedy zaczęło się nękanie. Podwyżka czynszu z 8 do 59 zł za metr kwadratowy. Ciągłe pytania o wyprowadzkę, niewyjaśnione podpalenia, a także niekończący się remont. Zeznania lokatorów były szokujące, mówi szef komisji, wiceminister Patryk Jaki. Pod przysięgą ludzie zeznawali, że straszono ich, że zrobią im z życia wołoń. Podnoszono czynsz do 6 tysięcy złotych dla rodziny. Przecież państwo wiecie, co to oznacza. Włamywano się do domów łomem, pytano w jakichś odstępach czasu, kiedy się wyprowadzą z domu. No regularne nękanie starszych ludzi, jak państwo słyszycie, również powstańców warszawskich. Po prostu to jest tak gigantyczny skandal. Po prostu to jest coś tak niebywałego, że się w głowie nie mieści. Z posiedzenia komisji jej szef wykluczył pełnomocników prezydent, ponieważ jak wskazał, zadawane przez nich pytania były nieodpowiednie i poniżały świadków. Przez
Przed komisją po raz kolejny nie stawiła się Hanna Gronkiewicz-Walc. Została ukarana za to grzywną w wysokości 3000 zł. Szefowa ratusza ma już do zapłacenia 15 tysięcy zł. Decyzję komisji w sprawie Poznańskiej 14 poznamy prawdopodobnie we wrześniu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska. Rosyjskie wojsko przybywa na Białoruś przed manewrami Zapad 2017. O przybyciu kolejnej grupy, tym razem Wojsk Łączności, informuje gazeta białoruskiego Ministerstwa Obrony. Białorusini chlebem, solą oraz występem orkiestry mieli witać wojskowych Centralnego Węzła Łączności Rosyjskiego Sztabu Generalnego. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017, mające rozpocząć się w połowie września, wzbudzają niepokój państw bałtyckich. Niektórzy, w tym wiceszef MONU Michał Dworczyk, obawiają się, że po zakończeniu ćwiczeń Rosja pozostawi część sprzętu i żołnierzy w pobliżu naszych granic. Takiego scenariusza nie wyklucza też poseł Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Musimy to dokładnie monitorować, niczego nie lekceważyć. Putin wszystko kalkuluje. W chwili obecnej przy technologii satelitarnej satelity monitorują wszystko. Jest niemożliwe ukrycie tych jednostek. Także gdyby oni zostawili jakieś siły na terenie Białorusi, zostałoby natychmiast to odnotowane i musieliby do tego się odnieść, musieliby to wytłumaczyć, gdyż jest to niezgodnie z ustaleniami umowy NATO-Rosja z połowy lat 90. Ja nie wykluczam czegoś takiego, musimy to monitorować i w razie, gdyby rzeczywiście taką próbę prowokacji Putin podjął, trzeba odpowiednio kanałami dyplomatycznymi na to reagować i sojusz na pewno na to będzie reagował. Rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017 mają się odbyć w dniach od 14 do 20 września. W ćwiczeniach tych ma wziąć udział ponad 12 tysięcy wojskowych, w tym 3 tysiące z Rosji. Zaangażowanych zostanie 700 jednostek sprzętu wojskowego. Rosja wskazuje, że liczba kierowanych na ćwiczenia żołnierzy jest zgodna z międzynarodowymi standardami. A przed nami jeszcze krótka prognoza pogody. Na Wybrzeżu, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Zachodzie Kujaw i Wielkopolski oraz Zachodzie Dolnego Śląska zachmurzenie umiarkowane i duże oraz deszcz, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze Polski początkowo bezchmurnie, ale w ciągu dnia na północy i w centrum stopniowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 24-27 stopni na północnym wschodzie oraz Pomorzu, około 29 stopni w centrum, do 31 na południowym zachodzie, na wybrzeżu od 22 do 24 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, południowy. W rejonach podgórskich początkowo porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie powoli rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Cięcia w chirurgii. Nasz dziennik alarmuje. Liczba chorych w polskich szpitalach będzie rosnąć, natomiast chirurgów ubywać. Jakie są przyczyny tego załamania? Batalia o rząd dusz. Kto boi się dekoncentracji i repolonizacji mediów? W naszym dzienniku analiza Piotra Boronia, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Islam bez zasłony. Oblanie wrzątkiem czy obcięcie ręki? Takie kary spotykają imigrantów w państwach islamskich, czytam w naszym dzienniku. Zatrzymać alkoholizm. Oczekujemy ograniczenia dostępności alkoholu oraz zakazu jego reklamy. Dlaczego nie ma woli politycznej, aby rozwiązać ten problem? Pyta nasz dziennik. Czy lekarze są zdrowsi? Jak dbają o swoje zdrowie? Co jedzą? Poznaj lekarskie tajemnice. Były to wybrane...